Cześć, przed Wami kolejna seria ćwiczeń koszykarskich w domu. Zapraszam do wzięcia udziału. Będziemy kontynuować naszą serię, czyli aktywizujemy głównie nasze ręce. Ale co jeszcze się nauczymy z tego odcinka? Na pewno to, żeby być nisko na nogach przy kozłowaniu. Takie ćwiczenia bardzo rzadko wykonujemy, a właśnie teraz w tych warunkach domowych możemy śmiało z nich korzystać. Więc zapraszam na kolejną lekcję. Dzisiejszą serię ćwiczeń zaczniemy od lekkiej rozgrzewki, tutaj taki trucht w miejscu, zaangażowane ramiona, oczywiście możemy to zrobić w dłuższej objętości, obroty i krążenie ramion w przód, krążenie ramion w tył, również w lekkim takim truchciku. Następnie wymachy ramion w pozycji stojącej, nie odrywając nóg w lewo, w prawo, ze skrętem tułowia. Wypady rąk w różne strony, takie dosyć mocno agresywne. Rozciągamy klatkę piersiową przy okazji. Podobne ćwiczenie z klaśnięciem w dłonie. Tutaj bardzo ważne, żebyśmy rozgrzali właśnie opuszki palców i całe dłonie. Następnie krążenia nadgarstków, łączymy dłonie. Możemy tutaj lekko porozciągać się w prawo, w lewą stronę. Krążenia nadgarstków pojedynczo. Nadgarstki bardzo ważne przy kozowaniu. No i jeszcze rozciąganie samych nadgarstków i palców. Najpierw lewa ręka, a później analogicznie ręka prawa. Już ćwiczenia z piłką, robimy taki koszyczek z rąk i przykładamy z prawej ręki do lewej, tutaj ze skrętem tułowia, też bardzo ważne, już przechodzimy stricte do ćwiczeń z piłką. Podrzuty szeroko palce, podrzucamy piłkę prawą ręką do góry, oczywiście w warunkach domowych trzeba uważać, żeby nie dotknąć sufitu, ale staramy się tak podbijać, żeby kontrolować piłkę, bo tak jak mówiłem, ręce szeroko, staramy się opuszkami palców podrzucać piłkę do góry, raz lewą, raz prawą ręką. Teraz podrzucamy piłkę oburącz, również uważamy, żeby ta piłka za mocno nie była podrzucona, uwaga na sufity. Teraz podrzucamy piłkę z klaśnięciem. W tej wersji, jeżeli jest sufit wysoki, można ilość klaśnięć zwiększyć. Odrzucanie piłki pod nogą. Przy okazji podnosimy nogę do góry, rozciągamy lekko pośladki i mięśnie nóg. A przy okazji kontrolujemy piłkę przy podrzuceniu z zachowaniem zasady szeroko palce. A teraz podrzucanie piłki. W przysiadzie podrzucamy piłkę, robimy przysiad i staramy się złapać ją na dole. Ćwiczymy chwyt, łapiemy piłkę mocno i kontrolujemy. Czyli toczenie piłki z lewej na prawą rękę, imitacja kozłowania ze zmianą ręki kozłującej. Teraz sama prawa ręka. Przechodzimy analogicznie do ręki drugiej, ręki lewej. Przedstawiamy piłkę przed sobą. Teraz toczymy piłkę z boku. Również druga ręka. I teraz analogicznie za plecami, tutaj bardzo nisko na nogach jesteśmy, więc jakby ćwiczenie już przygotowane do kozłowania. Klasyczna ósemka z lewej do prawej ręki. Kozujemy piłkę między nogami.
Teraz przekładamy piłkę, turlamy z lewej na prawą stronę i przy okazji ćwiczymy wypady na lewą i na prawą nogę. Lekko prawa noga z przodu i obracamy piłkę po parkiecie, po panelach z lewej do prawej ręki wokół nogi. To samo druga strona, lewa noga do przodu i ćwiczenie tak samo jak z nogą prawą. Teraz przechodzimy do siadu, siedzimy po turecku i obracamy piłkę wokół siebie, cały czas mając kontakt z piłką, palcami, rulamy z lewej do prawej strony i odwrotnie z prawej do lewej strony. Teraz w siadzie prostym, staramy się, aby nogi były wyprostowane, rozciągamy się mocno. Mamy kontakt z piłką raz w jedną stronę, raz w stronę drugą. Następne ćwiczenie, również w siadzie, lekko nogi rozkraczone i analogicznie taką literkę V robimy z piłki wokół naszego ciała i naszych nóg. Raz w prawą stronę, raz w stronę lewą. Następnie toczymy piłkę pod nogami, unosząc je lekko do góry z prawej do lewej ręki. Tu już angażujemy mięśnie brzucha w tym ćwiczeniu. Podobne ćwiczenie z podnoszeniem nóg na zmianę. Niejednocześnie raz lewa, raz prawa noga, raz prawa, raz lewa. Z jednej strony na drugą stronę. Również mięśnie brzucha jak najbardziej zaangażowane. Teraz taki klasyczny rowerek. W lekkim leżeniu staramy się przeciągnąć taką ósemką piłkę z lewej do prawej ręki. Od razu ćwiczymy chwyt, jak i ćwiczymy mięśnie brzucha. No i to samo ćwiczenie, jakby nogi złączone. Przenosimy piłkę z prawej do lewej ręki. Również ćwiczymy chwyt piłki, jaki zaangażowany jest są mięśnie brzucha. Teraz na stojąco wykroki z piłką, imitacja kozłowania pod nogą. Czyli z prawej ręki do lewej, pod jedną i pod drugą nogą w ruchu. Tamto ćwiczenie do wewnątrz, a to ćwiczenie do zewnątrz. Proszę zauważyć, że cały czas jesteśmy nisko na nogach. Mocnego ćwiczenia możemy wykorzystać właśnie butelki i kręgle, bo będziemy robić slalom. Tutaj w tym wypadku taki najprostszy slalom. Przenosimy piłkę z lewej do prawej ręki, między pachołkami, między butelkami, tu w tym wypadku między kręglami. Następne ćwiczenie jedną ręką. Staramy się zrobić slalom raz ręką prawą, raz ręką lewą. Przy zachowaniu szeroko palce, nisko na nogach, cały czas mamy kontakt z piłką. Następne ćwiczenie to jest zmiana ręki turlającej, czyli imitacja kozłowania na przemian. Następnie podwójna zmiana turlania, imitacja podwójnego kozłowania. Następnie turlanie piłki pod nogą, między pachołkami. Ćwiczenie in and out, czyli do środka na zewnątrz, kozujemy i turlamy piłkę jedną ręką do środka i na zewnątrz. Raz lewa ręka, raz ręka prawa. I ostatnie ćwiczenie z serii, takiej samej, turlamy piłkę za plecami, przenosząc ją z lewej do prawej ręki między pachołkami. A na dzisiaj będzie tyle. Koszykówka w domu również może być naprawdę fajna. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych ćwiczeń przedstawionych przeze mnie. Oczywiście wszystkie te ćwiczenia
możemy łączyć z serią numer 1. Tutaj absolutna dowolność w tym wszystkim, więc kolejna dawka, kolejny zastrzyk fajnych koszykarskich ćwiczeń, które na pewno pozwolą stać się Wam lepszymi koszykarzami. Kładliśmy dzisiaj akcent na chwyt piłki i kładliśmy dzisiaj akcent na to, żeby być nisko na nogach przy kozowaniu. Zwykle tych ćwiczeń mało wykonujemy albo nie wykonujemy ich w ogóle, więc wykorzystajmy ten czas bycia w domu i ćwiczmy, ćwiczmy, ćwiczmy. Kiedy się to wszystko skończy, na pewno staniemy się lepszymi koszykarzami. Widzimy się w następnej serii na ćwiczeniach numer 3. Na razie.